Witam Państwa w Zielniku Hermetycznym. Dzisiaj odcinek z serii moich subiektywnych myśli opieram je na swoim doświadczeniu oraz wiedzy, jaką zdobyłem od nauczycieli z książek na temat pracy z energią. Bardzo często, gdy szukamy jakichś informacji i zaczynamy pracować z energią, słyszymy takie stwierdzenie, że człowieka otacza pole energetyczne, które ma zasięg od 8 do 10 metrów. Trzeba pamiętać, było to zaznaczone w kilku miejscach, że to pole posiada swój rytm i ono w pewien sposób nam się kurczy i rozszerza, im człowiek jest bardziej energetycznie rozwinięty, tym to pole jest bardziej stabilne. No i często tutaj nauczyciele używają takiego stwierdzenia, że jest to jakaś bańka, powłoka, sfera. Natomiast jest to bardzo mylne, błędne określenie, bo sugeruje nam, iż jest to pewna warstwa, która posiada jakąś grubość. Natomiast to pole energetyczne wygląda troszeczkę inaczej i najłatwiej chyba jest mi je porównać właśnie do cebuli. Dlaczego do cebuli? Ponieważ nasze pole energetyczne też posiada, tak jak cebula, dwa takie charakterystyczne punkty na górze, na dole. To są miejsca, gdzie energia przepływa, to jest głowa nasza i nasze podbrzusze. No wiadomo, ta energia idzie przez nogi. No i to są te miejsca, gdzie ta energia przenika przez nasze ciało, wchodząc, wychodząc, no, w różnych kierunkach. Następne, co jest dużo istotniejsze, warstwa taka posiada swoją swoistą gęstość energetyczną, ja bym to tak nazwał. Nie jest to puste pole. Jest to pole, które jest zapełnione naszą energią. I dodatkowo to pole posiada, tak jak cebula, warstwy. To pole ma dużo różnych warstw. Tak jak właśnie ma to nasza cebula. Z kilku książek z okresu dwudziestolecia międzywojennego udało mi się wyciągnąć ilość warstw tego pola oraz ich nazwy. Natomiast to jest, no, już wiedza taka czysto na razie teoretyczna. Nie za bardzo sam osobiście rozróżniam te warstwy, aczkolwiek no, wiem, że one na pewno są. Tak pierwsze, powiedzmy, pierwsza warstwa, która przylega najbliżej do ciała i ma ona najmniejszą gęstość, jest to warstwa eteryczna. Następna warstwa jest to warstwa emocjonalna. Trzecia warstwa jest to warstwa mentalna, czwarta warstwa astralna, piąta warstwa wzoru, szósta warstwa niebiańska i siódma warstwa przyczynowa. Ja tutaj napisałem pole, ale to w sumie nie warstwy, pole jest jedno. Gęsta jest warstwa
przyczynowa naszego pola, a najmniejszą gęstość posiada warstwa eteryczna. Na razie no, z tych pierwszych trzech no, to zdaję sobie sprawę istnienia. Przepraszam, z pierwszych czterech. Natomiast ciekawi mnie bardzo ta warstwa wzoru. Ciekawe, czy jest to rodzaj jakiegoś szablonu. W końcu no, na czymś się opierają horoskopy, numerologia. Czy to jest po prostu jakiś szablon, który w momencie naszego narodzenia się odbija i w jakiś sposób nas znaczy? Ciężko mi powiedzieć, nie mam jakichś konkretnych informacji właśnie na ten temat, szczególnie na temat trzech ostatnich pól, trzech ostatnich warstw. Jeżeli coś macie, kurczę, bardzo chętnie poczytam, podyskutuję. Jest to temat, który cały czas badam. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Niedługo będziemy słyszeć się. Wkrótce usłyszycie kolejną część Kybaliona o tym, czym jest wibracja. Do usłyszenia. Sława.